1 212 milionów wydanych w Opolu. To jest bardzo ważne, bo to są pieniądze, które przecież trafiają do mieszkańców, do firm tutaj działających w różny sposób, bo są to i wydatki bieżące, i wydatki, czyli te związane z pensjami, i wydatki nie tylko, i te wydatki, które mają charakter inwestycyjny. 185% wzrostu od 2015 roku wartości budżetu, więc jeszcze raz to powtórzę, jest to samorządowy rekord Polski. Wydatki na inwestycje 800 milionów złotych. Mówimy tu o inwestycjach od roku 2015-2019. Są to inwestycje o charakterze zrównoważonym do różnych dziedzin miejskich trafiających. Warto powiedzieć, że w roku 2019 na inwestycje w mieście wydaliśmy 284 miliony złotych. To jest największa kwota w historii Opola. Zresztą zeszłoroczna, sprzed dwóch lat, z 2018 roku, 222 miliony też było rekordem. Zakończyliśmy deficytem wynoszącym 40 milionów złotych. Pragnę zaznaczyć, że przy uchwaleniu budżetu ten deficyt wynosił 184 miliony złotych. Wielkość wydatków inwestycyjnych jest ściśle powiązana z zadłużeniem miasta. I tutaj, jeżeli chodzi o ten deficyt, ukształtował się przy poziomie wydatków inwestycyjnych wartością 284 miliony złotych. Polityka samorządu miasta Opola przyczyniła się też do tego, że miasto uzyskało kilka bardzo prestiżowych wyróżnień. Te wyróżnienia dotyczą tak naprawdę kilku sfer. Nie dotyczą tylko na przykład osób starszych czy osób młodych, ale dotyczą też pewnego zrównoważenia w prowadzonej polityce rozwoju czy ogólnej kondycji samego samorządu. W 2019 roku miasto Opole znalazło się między innymi też w grupie 6 miast, które uzyskały wyróżnienie WHO, jeśli chodzi o miasto przyjazne dorastaniu. Również na 66 miast powiatowych miasto Opole uzyskało 7 pozycję, jeśli chodzi o miasto otwarte na ludzi młodych. Podobne miejsce, jeśli chodzi o wyróżnienie Gazety Prawnej i Deloitte, 6 miejsce, Perły Samorządu i ranking opracowany przez Politechnikę Warszawską razem z Sejmową Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Tutaj 4 miejsce na 66 miast powiatowych, zrównoważony samorząd. Budżet Opola jest mniej więcej na 25 miejscu w Polsce, jeżeli chodzi o wielkość. Dochodzimy do porównywalnych kwot, do wielkości budżetu, do Częstochowy, do Torunia czy do Kielce. Są to miasta większe od Opola, więc to pokazuje, jak fajnie idzie rozwój miasta, jak wiele rzeczy się w tym mieście pozytywnych dzieje.